Wiesz co? Ja nigdy nie byłam na Alasce. To jest taka moja pierwsza wyprawa naukowa. No i jestem tak podekscytowana. Nie mam pojęcia, jakie zwierzęta możemy tutaj spotkać. Ale mam nadzieję, że jak spędzimy tutaj kilka dni, no to zaobserwujemy jakieś dzikie gatunki. Ach, Marta, spokojnie. Ja cię tutaj po wszystkim oprowadzę. Kilka razy już tutaj byłem, no i powiem ci w sekrecie, że tutaj są piękne zwierzęta. Możesz bez problemu je obserwować, no i robić im zdjęcia. A teraz chodź na górę, pokażę ci domek, w którym będziemy mieszkać. I jak, Marta, jak wrażenia? Spójrz, to jest stary domek na drzewie. Tutaj spokojnie mamy stanowisko do obserwacji, a w środku jest piecyk, bo zimą jest bardzo zimno tutaj. Ach, wiesz co? Jest bosko. Po prostu super. No i pięknie. Ale zapomniałam ci powiedzieć, że na dole leży moja skrzynka z rzeczami. Mógłbyś ją tutaj wciągnąć na górę? No okej, schodzę na dół po tę wielką skrzynkę. Ojejku, jaka ona jest ogromna! Słuchaj, tutaj na dole ją zainstaluję na takiej windzie, a później spokojnie będziesz mogła wciągnąć do góry. Wow, ale wielki ten pakunek! Ciekawe, co jest w środku. Mam nadzieję, że nie mnóstwo ciuchów i kosmetyków. Tutaj to w ogóle się nie przydadzą. Marta! Marta! Możesz wciągać na górę! Skrzynia jest umocowana! No już, już! Powoli! Weź taki nie krzycz, bo przegonisz jeszcze jakieś ptaki. O, ciekawe, czy będę miała siłę to wciągnąć. Już wciągam na samą górę! Ojejku, ale się zmęczyłam. Chyba faktycznie za dużo rzeczy zebrałam. Okej, to zabieram się za wypakowywanie. Komputer na ważne zapiski. Lampka na długie wieczory. Mój ulubiony kubek. O tak, teraz to czuję się jak u siebie w domu. Wow, Marta, widzę, że już się tutaj zadomowiłaś. Ale okej, koniec siedzenia tutaj w domku. Chodź, zabiorę cię na krótki spacer i zobaczysz, ile tutaj wspaniałych zwierząt żyje. Ej, cicho, zobacz tutaj, ale czad, sowa siedzi. Oj, pierwsze zwierzę, jakie zobaczyłam. Jaka ona jest piękna, a jakie ma duże oczy. Ej, wiesz co, zanim wejdziemy, ja tylko tutaj zapiszę na moim komputerze w dzienniku wyprawy, że już zaobserwowałam piękną sowę. Dobra, Marta, no chodź. Wieczorem uzupełnisz tam wszystko na komputerze. Chodź na dół, coś ci pokażę. No idę, idę. Ej, gdzie ty jesteś? Schowałeś mi się czy co? No jak mam obserwować różne zwierzęta, jak ty sam się zgubiłeś? Marta, chodź tutaj, ale po cichu, pod schody. Chodź szybciutko, coś ci pokażę. Wow, ale mega. To jest rodzina lisków. Mama i jej dwa małe liski wychodzą z norki. Ale zobacz, chyba się nas nie boją. Spokojnie możemy tutaj stać i je obserwować. Tutaj przyjeżdża wielu naukowców, wiesz, i obserwują dziką przyrodę i zwierzęta, więc one już są przyzwyczajone do ludzi. Nie, no nie mogę się napatrzeć. Jakie one są piękne i mają taki piękny, rudy kolor. Ojejku, no ja normalnie trafiłam do raju. Uwielbiam obserwować zwierzęta. Skoro tak uwielbiasz obserwować zwierzęta, no to chodź za mną, ale po cichu pokażę ci jeszcze jedno miejsce. Wow, o to miejsce ci chodziło? Ale piękny wąż wychodzi z tej jaskini. Pierwszy raz z bliska widzę takiego wielkiego węża. Ten akurat nie jest jadowity. Niczego ci nie zrobi. Ale lepiej nie zbliżaj się za blisko, bo wiesz, może się przestraszyć. W końcu jest malutki w porównaniu do nas oczywiście. Wow, ale ty się znasz na tych zwierzętach?
Nie no, idealnie wybrałam, żebyś był moim przewodnikiem. Od ciebie to mogę się wiele rzeczy nauczyć. Dobra, dobra, już mnie tak nie zachwalaj, no nic tam. Ale wiesz co? Wiesz, co jest największą atrakcją Alaski? Jakie zwierzę? No dalej, przygotowałaś się? Mów mi tutaj zaraz. No wiem, wiem, wielki niedźwiedź gryzli. Oj, też marzę, żeby go zobaczyć, ale ja mam jeszcze jedno marzenie. Chciałabym zobaczyć wielkiego orła, takiego, który lata wysoko. No, nie ma sprawy, niedźwiedzia na pewno zobaczymy. Przyjdziemy bliżej jego jaskini, a orła, no powiem ci szczerze, ciężko jest zobaczyć. Latają wysoko i rzadko kiedy zbliżają się do ludzi. Ej, słyszałeś to? Chyba to było ryczenie niedźwiedzia. Ojejku, on się tutaj zbliża. A, nie, 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 bo jeszcze nam zrobi krzywdę. No masz rację, z niedźwiedziem to nie ma żartów. Chodź, wejdziemy do góry na schody i z daleka go obserwujemy, bo widzę, że masz lornetkę, więc bez problemu go wypatrzysz. No gdzie on jest? Niby go tak głośno słychać, a ja go nigdzie nie widzę. Ej, no co jest grane? Nie mów, że sobie poszedł. Ojejku, ale okazję zmarnowaliśmy. Nie, 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 spokojnie. Stój i się nie ruszaj. Wiesz co? Ta wielka skała, na której teraz stoimy, to jest jaskinia, więc cicho, siedź i bądź cierpliwa. Zaraz z niej wyjdzie niedźwiedź. Jest! Widzę! Wow! Zobacz, jak my jesteśmy blisko! To jest chyba mama niedźwiedzica i jej małe, ale słodki mały niedźwiadek. Ojejku, ale bym go z chęcią przytuliła. No co ty wygadujesz? Jejku, wiesz jak mama niedźwiedzia broni swoje małe? Oj, to by się źle skończyło, gdybyśmy byli tam na dole. Nie ma w ogóle takiej opcji. Siedź tutaj i się nie ruszaj. Zobacz, co teraz będzie się działo. Chyba mama będzie karmiła swoje młode. Ma dla niego rybki. A, faktycznie, ale małe głodomory to są chyba rybki tutaj z tej rzeczki, co płynie. Ale one muszą być zwinne, że takie wielkie ryby złowiły. No, są bardzo zwinne, a poza tym te ryby to same wyskakują z wody wprost do ich paszczy. Wiesz co, chyba zostawimy te niedźwiadki w spokoju, niech sobie zjedzą. Jutro tutaj przyjdziemy i znowu je spotkamy. Chodź do góry, do domku, coś ci jeszcze ciekawego opowiem. Nie no, wiesz co, było mega dzisiaj. Chyba całą noc zarwę. Będę musiała zrobić notatki. Wszystko opisać, każdy gatunek zwierzaka. No i wiesz, jutro chyba będę robiła zdjęcia, żeby uzupełnić archiwum, wiesz? Marta, cicho, weź się nie ruszaj teraz. Ej, coś ci muszę pokazać. Cicho! Co ty tam mamroczysz pod nosem? O co ci chodzi? Jakie cicho? No jesteśmy na górze, chyba możemy normalnie gadać, nie? No cicho bądź! Lepiej odwróć się do tyłu. Zobacz, co za ptak tam siedzi. A, jejku, to jest ten wielki orzeł. Zobacz, ale mamy szczęście. Usiadł tutaj tak blisko nas. Jejku, spełniło się moje marzenie. No, powiem ci szczerze, że to też było moje marzenie. Ale czad, nie no, nie wierzę. A ty widzisz, jaki on jest ogromny? Wiesz co, on siedzi tak blisko, że nie jest mi w ogóle potrzebna lornetka. O, odleciał już. Ale słuchaj, no kilka minut to on tutaj siedział. Ja to chyba zrobiłem 5 fotek. Wow, mam nadzieję, że jutro też nam się pokaże. A co ty, już zmęczona? Tak sobie siedzisz? Jeszcze chciałem przygotować kolację, zanim pójdziemy spać, a poza tym muszę ci jeszcze kogoś pokazać. Takie dwa miłe zwierzaczki, to są moje, wiesz, udomowione. No co ty gadasz? Masz udomowionego niedźwiedzia? Lisa? A może węża? Ty, no weź pochwal się, szybko pokaż, o jakie zwierzę chodzi. Tadam!
Oto moje zwierzaki. Spójrz, dwie gąski. Oj, są kochane. Wszędzie za mną chodzą. A wiesz dlaczego? Bo kiedyś je wyleczyłem. Obie bidulki miały złamane skrzydełka. A teraz, pomimo tego, że są wyleczone, to w ogóle stąd nie odlatują, tylko mieszkają ze mną. Wow, ale to jest przesłodkie. Nie wiedziałam, że ty potrafisz leczyć zwierzęta. Jesteś weterynarzem? O, ale świetny z ciebie facet, wiesz. Dzięki wielkie za ten super dzień. A te twoje gąski są superowe. Dobra Marta, chodź do środka, do domku. Przygotowamy małą kolację i zaraz pójdziemy spać. Wow, a co ty robisz? Jak to pięknie pachnie. Pyszna jajecznica. O, po takim posiłku to ja będę spała całą noc. Ach, wiesz co? Ja też uwielbiam zjeść pyszną kolację przed snem. Ale pokażę ci jeszcze jedną rzecz, bo my tutaj mamy łóżko piętrowe. Chcesz spać na dole czy na górze? Powiedz. Ja zdecydowanie wolę spać na dole. Wiesz, w nocy się strasznie rzucam na łóżku i bałabym się, żebym spadła. No okej, to załatwione. Idziemy zjeść kolację, a później idziemy spać. Jutro czeka nas kolejny dzień. Hej, z tej strony Sylwia. I jak kochani, podobała się Wam dzisiejsza bajka? To była wspaniała przygoda na Alasce. Pamiętajcie, kciuk do góry, subskrybujcie kanał i do usłyszenia. Pa, pa!